Siema, ludziska, z tej strony się kołania Szogowaty, bardziej znany jako Szogo. Zanim przejdziemy do openingu, ale najpierw wam pokażę tę kartę. O kurwa, ale bydle! O. Bydle jest konkretne, jak widzicie. Jest konkret. Więc, zanim przejdziemy do openingu, kilka ogłoszeń parafialnych. Mianowicie, jak zauważyliście, staje się coraz mniej aktywny na YouTubie, ponieważ live'y teraz będą na Twitchu głównie. Gry single player, które lubię pograć. Gry multiplayer raczej będą na YouTubie. Takie właśnie bardziej dziecinne, czyli Fortnite i te inne, ale tego będzie coraz mniej. Nie będę was okłamywał, ponieważ zacząłem szukać pracy i moim priorytetem aktualnie jest znalezienie pracy i utrzymanie się, wiecie, ja nie jestem dzieciak. Na te gry ciężko pracowałem, coś do gra muszę włożyć, czymś muszę opłacić te sprawy, co nie? Nikt mi nie da. Ja muszę na to zapracować, więc to jest mój główny priorytet życiowy aktualnie. Szukam pracy, idę do roboty. Dlatego będzie trochę mniej teraz, ale bardziej konkretnie. W wolnej chwili teraz aktualnie, jak widzicie, gram głównie Horizon Forbidden West. Lubię tę grę, naprawdę. Podobało mi się po przejściu jedynki, kupiłem dwójeczkę. Do tego właśnie wczoraj była premiera drugiej gry, na którą czekałem jakiś czas temu. Mianowicie Alexa dwójki. Mam jedynkę tutaj w opakowaniu. Też sieram. Jak ktoś lubi dobre drewno typu Gothic, ta sama firma od Pirani. Wczoraj była premiera dwójeczki. Dodatkowo wam powiem tak, będzie jeszcze jedna gra, ona gra tej pięknej serii Life is Strange. Dokładnie mówiąc, jaram się tą serią i nie ukrywam tego. Nie będę was okłamywał. Lubię Life is Strange, naprawdę, lubię te przygodówki. Tak swoją drogą było jeszcze jedno przemeblowanie. Jak widzicie, sorka za to światło z okna, ale priorytety, kupiłem nowy Lego, jestem. Tam, to taki duży, jebutny. Jak widzicie, Nintendo, które było teraz jest tu. Szafki za mną tutaj nie ma. Tutaj widzieliście tą szafeczkę, taką, gdzie trzymałem playa i tak dalej. Ale mu to nie służyło, więc jest koło kompa, co było pokazane na intro. Dobra. Z ogłoszeń parafialnych, to jakby ktoś chciał zobaczyć, jak ogrywam jakiegoś singielka, albo poważniejszego multika, no to zapraszam na Twitcha, Shogo Bones. Link w opisie standardowo. A teraz przejdźmy do openingu tego bydlaka. Muszę go podnieść, żeby mikrofon nie tracić. Może bydla. Jasności, jest to paczka, którą zamówiłem z MediaMarktu. Tu 300 euro. Miała być w piątek, dzisiaj mamy środę. Przyszło jakąś godzinę temu, nawet tu ja pół godziny temu. No to będzie opening. Bydlaka. O kurde, dobrze. O, tak będzie fajnie widać. Mam nadzieję wszystko. Jeszcze tylko drzwi zamknę. Na pewno się na klucz, jakby tam siostra czy brat wrócili. Patrzcie się na tą paczkę, jakie duże. Drzwi zamknięte. Tak w ogóle, jak wam dzionek mija? Dobra, otwieramy. Tak, z tej strony musimy. Ja wiem, co tam jest, bo to widzicie z MediaMarktu. Fajna promocja była, kup dwie gry, kup trzy gry, zapłać za dwie. Ty, ale zastanowicie się pewnie, skoro jak skorzystać z tym razem, czemu ten karton jest taki jebutny? To jest dobre pytanie, wam powiem. Czemu mówię, że 300 euro to poszło? Idę papieru. O! Coś tam widać. Teraz już wiecie, jakie trzy gry poruszyłem. Life is Strange na Playa 5 True Colors. Będzie gra. Zapraszam na Twitch. LX2 Day 1 Edition Steelbooku. Też PlayStation. Też będzie grane na wizji. Też zapraszam na Twitch. A trzecia gra już jest grana.
Tak. To więcej nie ma, tylko papier. A trzecia gra już jest grana. Zamówiłem sobie kolekcjonerkę z Forbidden Westa na Playa 5. Jebut tą kolekcjonerkę z figurkami, ze wszystkim. Ponieważ tak mnie ta gra wciągnęła. Co oznacza, że będę miał... A nie będę miał, tylko już mam dwie kopie Forbidden Westa. Jedna cyfrówka, jedna fizyczna. W wersji kolekcjonerskiej. Dokładnie. Muszę sobie gdzieś to później położyć fajnie. Nie zamierzam jeszcze tego otwierać, tylko... Najpierw chcę znaleźć sobie jakieś fajne miejsce na chacie. No, wiecie na to, że to najlepsze Państwu. Co lepsze... Life is Strange wyszedł mi za darmo w tej promocji. Normalnie bym tyle nie dał hajsu, ale jak chciałem kupić kolekcjonerkę. Jak widzicie, co mnie zwiadało, ogólnie na początku myślałem, że chwilę zdałem właśnie też w Steelbooksie, jak teraz Alexa, co nie? Jak widzicie, wszystkie trzy gry są na Playa 5. Tu jeszcze widać naklejkę, pewnie ze sklepu wzięli, wiecie, wrzucili do paczki. Czemu kupiłem Alexa 2 na Playa 5? Powiem tak, jeszcze miesiąc temu bym tego nie zrobił za cholerę, bo chujowo strzelam na padzie, co nie? Ale po tym, jak zobaczyłem, jak mi idzie granie Halo i po prostu Horizon Forbidden West, why not? Ej, w Horizonie umie strzelać, to czemu nie w Alexie, co nie? Niestety niebieska oprawka. Ale jest steelbook, bardzo fajny, w środku płytunia, tu to wszystko na Playa 5, więc nawet jak będzie mi się chujowo strzelało, a ta ręka, to wiecie, mogę sprzedać, co nie? W końcu to jest na Playaka, co nie? Więc tak czy się jakby mi ciulowo szło strzelanie w Alexie, można wymienić, co nie? Wiecie, płytka. To tyle z openingu. Jeśli chodzi o takie newsy, no to serio, gorąco was zapraszam, bo będę ogrywał gry single player na Twitchu, na Shogobones, tam będę bardziej aktywny teraz. Najpierw dokończę Horizona, potem wezmę się za Alexa. Mam jeszcze kilka gierek na oku, widzicie tutaj, znowu zrobiłem przemeblowanie, co nie? Tutaj na przodzie mam gry, w której się zagrywałem po prostu. Na przykład wam pokażę jeszcze, żeby nie był filmik za krótki, żebyście wiedzieli mniej więcej, czego się musicie spodziewać. Co tu na przykład... musicie wiedzieć, że jestem fanem retro. I mam taką gierkę, którą lubię. To jest Oni na przykład, co nie? Gra retro, wyszła na dwójkę, na komputer. Grafika od dupy nie urywa. Gierka bohaterką Konoko idzie się. Gra bardzo bazuje na Ghost in the Shell. Nie uwierzycie, ale jest wydana Rockstara i to was powinno interesować. Jak jest wydana przez Rockstara. A jeszcze jest Take Two, widzicie? Te sama stajnia co GTA 5. Znaczy Red Dead Redemption do waszej informacji. To was powinno zainteresować, naprawdę. Z fajniejszych rzeczy widzieliście może na moim starym kanale. Albo osoby, które są ze mną jeszcze na Twitchu, na przykład widziałem, że ogrywałem takiego Blacksite swego czasu od Midwaya, jak widzicie, co nie? Ja swego czasu się bardzo jarałem, jak byłem młodszy w waszym wieku, już tak 10 lat temu, bardzo silnikiem Unreal po prostu. Czyli tym, na którym stoi Fortnite, na którym Epic robi dobry hajs, co nie? To była chyba Unreal Engine 3. Ja mi się bardzo podobała i wszystko, co wychodziło na tym silniku, i planuję do tego wrócić i ograć kilka gierek z tego silnika. Poza tym musicie wiedzieć, że kiedyś się jarałem CD-jakiem i mam niezłą kolekcję płytek. Tu na przykład jest część mojej kolekcji, takiej przygotowane, co tu wam mogę powiedzieć, widzicie. Z 2005 mam trzy takie etui. Byłem podjarany za dzieciaka. Z fajnych rzeczy, co tu mam. Soldier of Fortune, dla fanów retro, fajna strzelanka, która zbudziła dość konkretne kontrowersje, że wam powiem. Space Kaka nie planuję, ale mam. O, jakby nie doinformowałem, jest coś takiego Counter-Strike jak 2D, możecie sobie na Steamie znaleźć za darmo i popykać. To nie.
Tego też nie. O, Blida planuję też ograć. Blid. Taki Halo w kosmosie pod kilka osób. Gra bardzo mało znana, co nie? No tutaj jest tego tu i tyle. Zastanawiam później, czy CDK-a zasłoniłem tam. Zawróciłem też CDK-a. Chyba go paluchem zasłoniłem w miarę. Dobra. O, Startopia też jest ciekawa, z tego co pamiętam. Co tu mamy jeszcze? To bym chciał pokazać, wiecie. Trochę tego jest, gierek. Tego nie... O, Nosferatu może dla jaj, kurde. Właśnie, Nosferatu było spoko. Grało się Łowcą Wampirów i kołki się wbijało z widoku FPS. Tak dawno w to, kurde, grałem, że nie pamiętam. Za dużo z tej gry, tak serio mówiąc. To jest tylko skromna część tej kolekcji. Ja naprawdę tam mam półkę setki płyt z Wiekszumę. I z gazetówek, bywa z... A nie, to było pokazywane. Wiecie, trzy takie same etui. Zobaczmy, co tu jeszcze mam w tym etui. O. Na przykład mam kopię zapasową z Goga, wiecie, gdzie sobie z Goga zapisuję na płytce. Suffering mam. Suffering jedyneczka. Bardzo dobra, ja też na Gogu polecam. Horror taki. Pewny skazańcu. Z takiej pierwszej... O, tu jest taka pierwsza gra, którą chciałem wam pokazać. Drake of 99 Dragons. Z tej strony. Taka kreskówkowa, fajna. Mało znana gra, powiem wam tak, że gdyby kiedyś tam zaczął właśnie CDK ogrywać, to nie miałbym pojęcia, że to istnieje. O, jest polska gra Chrome. Na dwóch płytkach, też CD Action. Co tu mamy? O, Singlesa też chciałbym ograć dla jaj. Tak pograć, to są takie Simsy. Gdzie to jest? Tutaj. Widzicie, Singles, to nie? To jest CD Actiona. Parę innych tytułów jeszcze takich płytkowych mam tutaj. Tutaj mam też niezłą. A, nie ta strona. O, Get Medievala mam tutaj. Też bardzo jarcaska gra po 4 osoby. Wyszła bardzo dawno temu, tu jest The Rage, ale tylko napis gorki, 17 to nie. Owackim się znudziły. Pimbala nie. Park nie. Crazy Taxi być może. Co tu mamy? Tony Hawk Pro Skater 4. Ale jeszcze inne. Nie to. Tu mam Arma 2, ale to na nowość Cyber 1, 2 mam tutaj. O! Pełna wersja gry X8 tam widzicie, co nie? Tak chwycę, żeby było nie widać. Coraz więcej tego, co nie? Syberia była. Taka ratunkowa. Deus Ex Invisible War, przeszedłem, bardzo dobra gra, mam tu już też Deus Exa 1 z CD-ka. Uber Soldier, o, to na pewno będzie grane, wam to gwarantuję, mam 1, 2 też w oddzielnym wydaniu. Subtels Zombie, swego czasu było rozdawane, gdzieś nie pamiętam, polecam pograć, fajna gierka, taka bekowa. O nie. Projekt Snowbird, o, to bym też wam pokazał, tylko tak jest mała kuleczka tutaj, więc za dużo nie zobaczycie. I ja mam naprawdę z gazetówek, nie mówię tylko z CD-ku, ale ogólnie z gazetówek, mam dość dużo gier naprawdę, które chciałbym wam pokazać. Część z nich jest na Steamie, część z nich nie ma na Steamie i nigdy raczej nie będzie. Mam po prostu też takie mało znane tytuły, rozumiecie, o co chodzi. No, to ja kończę tym akcentem, jak coś. Pamiętajcie, singielki będą streamowane na Twitchu. Jakieś klipy trafiają na Instagrama dalej, co nie? Był też TikTok, ale dostałem bana, taki mały epizodzik, był niecały dwutygodniowy, a te same filmiki trafiały i na Insta, i na TikToka, więc dostałem bana po wrzuceniu filmików z Rudą. Najwyraźniej nie lubią Rudych, nie wiem. Nie oceniam, co kto lubi wedle gustu. jeśli chodzi o gry multiplayer, no to... Będzie ich troszeczkę mniej aktualnie, bo jak słyszeliście, raczej będzie ten okres gier single player najzwyczajniej w świecie. Jakieś tam krótkie filmiki z nich będą trafiały się na YouTube'a. Jakieś takie openingi jak ten, jakieś rozmowy, przemyślenia na temat gier. Może kiedyś będą przemyślenia życiowe, ale raczej tego postaram się nie poruszać, chociaż czasem je tak nosi, wam powiem, noś. No, to czym się, na razie, hej.